Po rozmowie z mieszkańcami budynków spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Klonowej w Malczycach rozmawiamy z panem prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Środzie Śląskiej, panem prezesem Janem Kuną. Panie prezesie, przed 5 laty, kierując się względami ekonomicznymi, jako spółdzielnia wymieniliście piec centralnego ogrzewania z opałowego, z oleju opałowego na węgiel ekogroszy. Obecnie mieszkańcy narzekają na awarie w kotłowni, więc jakie są przyczyny tych awarii, a jedną ze wskazywanych przez mieszkańców jest urządzenie podające węgiel do pieca. Jak ta sprawa wygląda? Proszę panów, więc temat jest mi znany. I rzeczywiście w ostatnim czasie miały miejsca awarie spowodowane no już okresem eksploatacji tej kotłowni. Ta kotłownia, chcę powiedzieć, ta kotłownia pracuje 365 dni w roku. Ona pracuje non-stop. Produkujemy i ciepło dla mieszkań w tych dwóch budynkach na Klonowej 4, Klonowej 6, jak również ciepłą wodę użytkową. Myśmy w 2011 roku, w związku z tym, że następuje zużycie wielu elementów pracujących w tej kotłowni, między innymi właśnie ten system podawania opału, a takim elementem, takim sercem tym urządzeniu jest ślimak, który ulega zużyciu w sposób naturalny. I w związku z tym myśmy wymienili ten ślimak, jak również zostały wymieniony zasobnik tegoż opału. Natomiast zdarza się, i to jest nieuchronne, i tego nie mogę zagwarantować, że to się nie powtórzy, zdarza się, że w opale, który otrzymujemy, zdarzają się jakieś kamienie drobne, mniejsze, większe. Czasami granulacja tego paliwa jest taka, że ten system podający po prostu jest blokowany. I to też jest jakaś, jak gdyby jedna z przyczyn tego i tej sytuacji, że ten czasami zastępuje zatrzymanie pracy ślimaka i podawania paliwa do pieca. Jesteśmy w stałej współpracy z dostawcą paliwa. Sygnalizujemy, żeby ta jakość paliwa była zgodnie z normami, jakie są, ale powiadam, czasami tak się zdarza. Zrobiliśmy również w ramach tego remontu, poprawiliśmy już, gdy idzie o zasobniki tegoż paliwa, zmieniliśmy układ podawania zasobnika bezpośrednio do pieca i ta sytuacja powinna poprawić i jak gdyby usprawnić pracę kotła i te awarie nie powinny się często zdarzać. Panie prezesie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej kotłowni, w związku z wymianą pieca, czy była wymieniona również instalacja centralnego ogrzewania w budynku? Chodzi mi tutaj o cały budynek. I tutaj znowu mamy informację, że na klatce schodowej pojawia się, jak również w mieszkaniach lokatorów, pojawia się dym. Czym to jest spowodowane? Więc znany mi jest też ten problem. On rzeczywiście pojawił się nam w ubiegłym roku. Instalacja nie była wymieniana, bo nie było takiej potrzeby, żeby wymieniać instalację. Ona jest jeszcze stosunkowo młoda, bo ma około 20 lat. Natomiast problem polegał na tym, gdy idzie o to zadymianie, które już zostało opanowane. Problem polegał na tym, że system wentylacji w tym pomieszczeniu nie był dostosowany do tych nowych kotłów, bo jak pan wspomniał, poprzednio był kocioł olejowy. Ten kocioł miał i mniejsze parametry, jak gdyby była większa kubatura powietrza tam się po prostu znajdowała w tej pomieszczeniu kotłowni. Teraz jest ta kubatura mniejsza i w związku z tym myśmy w ubiegłym roku również przebudowaliśmy wejście do kotłowni, czyli jest wejście już niezależne, nie od klatki schodowej, tylko od zewnątrz budynku. Drzwi zostały od klatki schodowej zamknięte, uszczelnione, także wykluczyliśmy już wydostawanie się tego dymu, czy nawet czasami czadu, bo tak bywało, bezpośrednio na klatkę schodową. Planujemy w tym roku, w najbliższym czasie jeszcze wykonać dodatkową wentylację w tej kotłowni, żeby bezpośrednio spaliny, jakie by się pojawiły, czy też zadymienie, jakie by się pojawiło,
żeby bezpośrednio wyprowadzać na zewnątrz budynku, wyciągowo, mechanicznie po prostu. I to będzie w tym roku robione. Rozumiem. Funkcjonowanie tej kotłowni wiąże się z produkcją, no, z ogrzewaniem wody, z ciepłą wodą. Jest problem, jeżeli chodzi o dostawę tej wody na wyższe kondygnacje. Mieszkańcy informują nas, iż aby otrzymać z kranu ciepłą wodę, należy spuścić ileś tam litrów wody najpierw zimnej. No, są to koszty dla nich. Tak, i dla nas też jest to problem. Jest to problem, który chcemy również rozwiązać w najbliższym czasie. Nie tak dawno jak wczoraj wizytowałem osiedle, wizytowałem tą kotłownię, spotkałem się z fachowcami na kotłowni i wiedziałem, że dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, więc ja starałem się przygotować jak najbardziej merytorycznie do tej rozmowy dzisiejszej i mamy już takie ustalenia, że zbadaliśmy jednocześnie przyczyny tego stanu rzeczy, jaki jest na tą chwilę. Przy kotłowni znajduje się wymiennik ciepłej wody użytkowej. Ten wymiennik ma już 20 lat i w ostatnim czasie rzeczywiście jego wydajność spadła zdecydowanie i pogorszyła się cyrkulacja, gdyż ciepłą wodę użytkową. Dlatego też do mnie docierały takie sygnały i ja wiele takich skarg przyjmowałem, że trzeba spuścić rzeczywiście jakąś ilość wody, zimnej wody, żeby ta woda była potem już ciepła. I rzeczywiście jest to problem i uciążliwość i dla ludzi i my też sobie z tego zdajemy sprawę, że ciepłą wodę mamy drogą właśnie tam w Malczycach i należałoby to poprawić. I co myśmy przedsięwzięli na tą chwilę? W porozumieniu z panem wójtem gminy Malczyce mamy już uzgodnione zasobniki, czy to wymienniki na ciepłą wodę. Chcemy odkupić od gminy dwa wymienniki o pojemnościach takich, które zagwarantują zwiększenie przynajmniej o 100% ilości produkowanej ciepłej wody w tych wymiennikach. I ja w tej chwili jestem w kontakcie z panem wójtem. Myśmy te wymienniki wczoraj z fachowcami oglądali. One są w dobrym stanie, nadają się do użytku. I w naszej ocenie, w ocenie fachowców, którzy to oglądali, powinny jeszcze funkcjonować przez przynajmniej kilka, może ich więcej lat. I w związku z tym w tej chwili będziemy negocjować zakup tych wymienników ciepła od pana wójta. Z informacji, jaką mam dzisiaj, jest sprawa na dobrej drodze i ja jestem przekonany, że dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni sfinalizujemy tą transakcję. Wymienniki zakupimy od gminy Malczyce, jak również dzisiaj otrzymałem już propozycję, bo wczoraj robiłem jeszcze po południu konsultację z firmą wykonawczą, która podejmie się przeróbki, modernizacji tego systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej i w najbliższym tygodniu zarząd rozpatrzy tą ofertę i jestem dobrej nadziei, że nie będę oczywiście precyzyjnie określał terminu, ale w miarę szybko będziemy chcieli te wymienniki ciepła wstawić nowe, prawda, ten, który jest, wyeliminujemy, wstawimy nowe pompy w cyrkulacji i w ocenie fachowców diametralnie powinna się poprawić sytuacja, gdy idzie o temperaturę tej ciepłej wody użytkowej, jak również gotowości ilość tej wody dla poszczególnych mieszkańców, by ilość tej wody była wystarczająca, by rzeczywiście nie było tak, jak jest w tej chwili, że trzeba spuścić kilkanaście litrów, żeby ta ciepła woda miała swoją temperaturę do użytku. Panie prezesie, a czy o tych wszystkich niedogodnościach jako zarząd spółdzielni informujecie mieszkańców poprzez właśnie wywieszanie ogłoszeń, że na przykład będzie zimno, jest awaria w kotłowni, nie będzie ciepłej wody i tak dalej? Tak, oczywiście, jeżeli zdarzy się awaria, bo bywały takie awarie, które trwały czasami kilka dni, to oczywiście ogłoszenia się na klatkach pojawiały. Natomiast jeżeli to jest awaria, która się pojawiła i niespodziewanie, wiadomo, to jest jak gdyby cecha awarii, że jest nieprzewidywalna, pojawia się, wówczas nasi palacze, konserwatorzy informują mieszkańców, oni są tam znani na osiedlu i taką informację otrzymują.
Natomiast jeżeli się na przykład, bo pojawiały się te awarie w ostatnim czasie, to trwały kilka godzin i wówczas oczywiście no, trzeba przystąpić do usunięcia awarii, żeby jak najszybciej dać ludziom ciepło bądź ciepłą wodę. Ja tylko mogę przy tej okazji, bo jest taka sposobność wszystkich naszych mieszkańców, którzy znoszą te dolegliwości, no, przeprosić za tą sytuację i zapewniam, że robimy maksymalnie dużo, żeby ten stan szybciutko naprawić, żeby przywrócić normalność, gdy idzie o dostawę ciepłej wody i żeby temperatura w mieszkaniach była na poziomie gwarantującym no, komfort, pewien komfort życia w mieszkaniach. Panie prezesie, również problem dotyczy strychu. W budynku czy w budynkach przy ulicy Klonowej mieszczą się strychy. Te strychy zostały po remoncie przez spółdzielnię zamknięte, w związku z tym nie są one użytkowane przez lokatorów na potrzeby choćby suszarni, bo tam suszono prania. Dlaczego tak się stało? Czym to jest powodowane? Tak, znany jest ten temat również mi osobiście. Były takie interwencje mieszkańców u mnie też osobiście tutaj w biurze, jak również jak bywałem na terenie osiedla. Sprawa wygląda następująco. Otóż, kiedy zbudowano te budynki i w dokumentacji, która jest, nie ma tam, gdy idzie o funkcję powierzchni strychowej, funkcję suszarni. Takiej funkcji ta przestrzeń nie miała. Natomiast zwyczajowo przyjęło się, że ludzie tam mogli sobie wchodzić i wieszać pranie. I to tak trwało do czasu, kiedy myśmy rozpoczęli termomodernizację tych budynków dwóch. I w momencie, kiedy wykonawca wykonał docieplenie dachu, bardzo zresztą kosztowne, i docieplenie stropu na poddaszu, wówczas inspektor nadzoru, biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie mogą wiązać się z tym, gdzie PPOŚ, jak również inne zagrożenia, zalecił nam wyłączenie tych strychów i w budynku jednym, jak i drugim, wyłączenie ich spod użytkowania przez mieszkańców. I ja informowałem o tym mieszkańców również, ci, którzy się tutaj zgłaszali, bądź dzwonili do nas tutaj do spółdzielni. Zresztą mam nawet przy sobie dziennik budowy, prosiłem, żeby mi dostarczono dziennik budowy. Myśmy uprzedzili o tym mieszkańców, żeby ci, którzy tam poskładali różne sprzęty i meble, jak również jakieś inne rzeczy zostały. Mam nawet przed sobą takie kopie takiego zawiadomienia, że od 10 października do 22 października należy usunąć w tym czasie ze strychu wszelkie sprzęty, meble. I tutaj również uczulamy, że jeśli w tym terminie nie zostaną usunięte, to będziemy to sami wykonywać. Sprawa była pilna, bo zalecenia inspektora nadzoru były takie jednoznaczne, że musieliśmy tą przestrzeń zamknąć, jak również w jednym i w drugim budynku. Ale nie zapominamy o ludzkich potrzebach tych mieszkańców, bo wiemy, że suszarnia, gdy idzie o bieliznę, jest potrzebna. Nie? W okresie letnim oczywiście ci, co mają balkony, mogą z tego skorzystać, natomiast mogę powiedzieć na tą chwilę, że wygospodarujemy tam w części piwnicznej pomieszczenie kilkunastometrowe, podłączymy tam na wiosnę grzejnik i oczywiście to pomieszczenie przygotujemy, dostosujemy do potrzeb mieszkańców, gdy idzie o Klonową 4, bo tam takie możliwości mamy. I takie pomieszczenie będzie służyć jako suszarnia 4. Natomiast idzie o Klonową 6, na dzisiaj musimy zrobić, zinwentaryzować te wszystkie pomieszczenia piwniczne, jakie tam są. Jeżeli wygospodarujemy, a mam taką nadzieję, to również przygotujemy tam pod suszarnię pomieszczenie, by lokatorzy, nasi członkowie spółdzielni mogli z tego skorzystać. Panie prezesie, w związku z tym, no dziękuję ślicznie. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy tutaj wszystkie problemy, które zostały poruszone podczas spotkania z mieszkańcami. Jeśli mogę, jeszcze kilka słów, bo pojawiały się przy różnych okazjach na różnych gremiach spółdzielni, czy na walnym zgromadzeniu, czy też na zebraniach, bo ja organizuję spotkania z członkami spółdzielni w Malczycach. Często jest to z naszej inicjatywy zarządu i chcemy z nimi się spotykać.
i odkąd jestem tu w zarządzie, sprawy Malczyc są dla mnie takim priorytetowym, bowiem w historii spółdzielni naszej, która ma posiada zasoby i w Środzie Śląskiej, i w Malczycach, no troszeczkę Malczyce były traktowane, delikatnie mówiąc, gorzej. I w ostatnich latach, dzięki staraniom Rady Nadzorczej, jak również zarządu, udało nam się zainwestować, gdy idzie właśnie o te budynki, o których dzisiaj mówimy. Mam naprawdę bardzo duże pieniądze w termomodernizację tych budynków. Mimo że są to dosyć młode budynki, bo po 20 lat mają, niemniej stan techniczny w wyniku błędów, jakie były popełnione w przeszłości, był taki, że były zalecenia nadzoru budowlanego, żeby przeprowadzić tam szereg bardzo kosztownych robót, między innymi wymianę pokrycia dachowego, docieplenie tych dachów, prawda, wymianę rynien, obróbek blacharskich. I myśmy na te dwa budynki, na Klonową 4, ponad 500 000 zł wydaliśmy. I tu to są kredyt zaangażowany, termomodernizacyjny, a na Klonową 6 300 000 zł. Czyli te dwa budynki łącznie w Malczycach to są nakłady w wysokości ponad 800 000 zł. Przypomnę tak dla porównania, że w Środzie też przeprowadziliśmy termomodernizację dwóch budynków i tam nakłady były na poziomie łącznie 400 000 zł. Był przez nich niezawiniony, jaki był, żeby po prostu był o standardzie zbliżonym do takiego standardu, jaki ma większość naszych zasobów tutaj w Środzie Śląskim. Dlatego też będziemy dalej tam czynić takie działania, żeby poprawić stan techniczny, prowadzić termomodernizację przy udziale głównie środków tutaj funduszu remontowego, jaki mamy w dyspozycji tutaj spółdzielni naszej. Dziękuję panu ślicznie. Dziękuję za uwagę.